Dlaczego ludzie oszaleli na punkcie drwala z McDonald'sa? Ponieważ nie mieli wyjścia. McDonald's przyciągnął ich do restauracji psychologią. Umówmy się, drwal to nic innego jak przesadnie droga kanapka, ale perfekcyjnie ogarnięta marketingowo. I być może dwie z trzech rzeczy, o których za moment usłyszysz, znasz, ale trzecia jest całkowicie nieoczywista. Po pierwsze, reguła niedostępności. Drwal to limitowana oferta. Możesz go spróbować tylko raz w roku. I nawet jeżeli drwal smakuje jak zwykła kanapka, to musisz go spróbować teraz, bo kolejna szansa będzie dopiero za rok. Po drugie, społeczny dowód słuszności. Czyli jeżeli inni coś robią, to ja również powinienem. W związku z tym, że drwal dostępny jest tylko raz w roku, ludzie chwalą się, że wreszcie udało im się go spróbować i zalewają internet zdjęciami kanapki. Pod wpływem tych zdjęć ich znajomi czują, że sami również powinni wybrać się na drwala. I po trzecie, drwal jest drogi. Przynajmniej 30% droższy od zwykłej kanapki. A konsumenci nauczyli się wiązać wyższą cenę z lepszą jakością. Mówiąc inaczej, jeżeli za coś sporo zapłacisz, to automatycznie masz wrażenie, że to jest lepsze. I nawet jeżeli drwal smakuje jak zwykła kanapka, to gdy zobaczysz paragon, od razu bardziej ci smakuje. Nie paragon, drwal.